Assalamu alaikum. Ogólnie islam dopuszcza małżeństwo między mężczyzną a kobietą jako wiernymi. Kulturowo przyjmuje się, że małżeństwo między wyznawcą islamu, muzułmaninem, a chrześcijaninem lub Żydem nie wymaga nawrócenia. Tradycyjnie jednak małżeństwa między muzułmanami a wyznawcami hinduizmu lub innych religii politeistycznych wymagają przejścia na islam. Jedynym wymogiem w małżeństwie i nawróceniu jest, aby dzieci z tego małżeństwa były wychowywane jako w wierze islamu. Prawo islamskie, szariat, zezwala na małżeństwa między muzułmańskimi mężczyznami i kobietami będącymi ludźmi księgi, czyli Żydówkami i chrześcijankami. W przypadku małżeństwa muzułmańsko-chrześcijańskiego, które może być zawarte dopiero po zgodzie strony chrześcijańskiej, małżonka chrześcijanka powinna być zabezpieczona w prawa dochodzenia do kościoła, na modlitwę i mszę, zgodnie z paktem Muhammada, sallallahu alaihi wasallam, w traktacie Ashtinameh między muzułmanami a chrześcijanami, spisanym między Muhammadem, sallallahu alaihi wasallam, a klasztorem świętej Katarzyny na Synaju. W niektórych społeczeństwach poza tradycyjnym Dar al-Islam, czyli poza państwami muzułmańskimi, małżeństwa międzywyznaniowe między muzułmanami i niemuzułmanami nie są rzadkością, w tym także bywają sprzeczne z szariatem. Na przykład w Stanach Zjednoczonych około 1 na 10 muzułmańskich kobiet wyszła za mąż za niemuzułmanina, w tym około 60% muzułmańskich kobiet poniżej 40 roku życia i około 20% muzułmańskich kobiet, które określają się jako mniej pobożne religijnie. Tradycja reformistycznego i postępowego islamu zezwala na małżeństwa muzułmańskich kobiet i niemuzułmanów. Islamscy uczeni opiniujący ten pogląd to m.in. Khalil Muhammad i Hasan al-Turabi. Niedawno podjęto również badania dotyczące postaw wobec małżeństw międzywyznaniowych w krajach z większością muzułmańską. Islamskie zasady małżeństw między muzułmańskimi mężczyznami i niemuzułmankami są regulowane przez islamskie zasady prawa szariatu. Według Koranu: i dozwolone są wam cnotliwe kobiety spośród wiernych i cnotliwe kobiety spośród tych, którym została dana księga wcześniej, o ile dacie im posag, biorąc je uczciwie za żony, a nie na rozpustę czy też jako potajemne kochanki. Taki jest nakaz odnoszący się do waszych relacji doczesnych z ludźmi księgi. Z tego wersetu można zrozumieć, że muzułmańscy mężczyźni mogą poślubić kobiety z ludu księgi, to jest Żydówki i chrześcijanki. Koran również stwierdza: nie zawierajcie małżeństw z kobietami, które przypisują Bogu współtowarzyszy, dopóki nie uwierzą. Wierząca niewolnica jest lepsza od wolnej kobiety, która przypisuje Bogu współtowarzyszy, nawet jeśli podoba się wam i pociąga was swoją urodą, majątkiem, pozycją społeczną lub rodziną. I nie wydawajcie za mąż waszych wierzących córek, za mężczyzn, którzy przypisują Bogu współtowarzyszy, dopóki nie uwierzą. Wierzący niewolnik jest lepszy od wolnego mężczyzny, który przypisuje Bogu współtowarzyszy, nawet jeśli ten wam się podoba. To ci, którzy wzywają do ognia, tymczasem Bóg wzywa do raju i przebaczenia waszych win za jego pozwoleniem. On wyjaśnia ludziom swe znaki, ażeby się nad nimi zastanawiali i pamiętali o swych powinnościach względem Boga. Z tego wersetu można zrozumieć, że muzułmanin nie może poślubić kobiety, która jest politeistką, dopóki nie zostanie muzułmanką. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wersety, można stwierdzić, że muzułmańscy mężczyźni mogą poślubić niemuzułmańskie kobiety pod następującymi warunkami. Po pierwsze, muzułmańscy mężczyźni mogą poślubić kobietę z ludu księgi, czyli Żydówki i chrześcijańskiej. I po drugie, muzułmańscy mężczyźni nie mogą poślubić politeistycznych kobiet, chyba że one się nawrócą. Zgodnie z szariatem, jeśli niemuzułmanka wyszła za mąż za niemuzułmańskiego mężczyznę i po ślubie przejdzie na islam,
Małżeństwo zostaje zawieszone, dopóki jej mąż nie przejdzie na islam. Mogłaby teoretycznie rozwieść się z niemuzułmańskim mężem i poślubić muzułmanina. Jeśli niemuzułmański mąż nawróci się, nowe małżeństwo nie jest potrzebne. W Koranie jest powiedziane: o wy, którzy wierzycie, jeśli wierzące kobiety przybywają do was jako emigrantki, to poddajcie je próbie, choć tylko Bóg zna najlepiej ich wiarę. Potem, jeśli się upewnicie, że są wierzące, nie odsyłajcie ich z powrotem do niewiernych. One, jako wierzące, nie są dozwolone jako żony dla niewiernych, ani niewierni nie są dozwoleni jako mężowie dla nich. Zwróćcie im, niewiernym, natomiast wszystko to, co wydali jako należność ślubną, gdy te kobiety poślubiali. I nie popełnicie grzechu, o wierni, jeśli je poślubicie, o ile dacie im należny podarunek ślubny. Podobnie z drugiej strony, nie trwajcie w małżeństwie z niewierzącymi niewiastami i proście o to, co wydaliście jako należność ślubną, jeśli pozostaną z niewiernymi lub do nich dołączą. Tak samo jak niewierzący mężczyźni, których żony wyemigrowały do was po przyjęciu islamu, mają prawo zażądać zwrotu tego, co wydali. Takie jest rozstrzygnięcie Boga i Jego prawo. On ustanawia prawo i rozsądza pomiędzy wami. Bóg jest wszechwiedzący, mądry. W praktyce wiele krajów arabskich zezwala na małżeństwa międzywyznaniowe z chrześcijankami lub Żydówkami, ale nie z chrześcijanami lub Żydami. Na przykład w Libanie nie ma prawa cywilnego, a małżeństwa zawierane są zgodnie z religią małżonków. W Indiach muzułmańskie kobiety mogą swobodnie poślubić niemuzułmanów. Aby promować zaufanie wśród religii, małżeństwa te znajdują większą akceptację w społeczeństwie indyjskim. Turcja zezwala na małżeństwa między muzułmańskimi kobietami a niemuzułmanami na mocy świeckiego prawa cywilnego. W Tunezji od 16 września 2017 roku muzułmańskie kobiety mogą legalnie poślubić każdego mężczyznę dowolnego wyznania. W Malezji niemuzułmanin musi przejść na islam, aby poślubić muzułmankę. Potomstwem takich związków są automatycznie muzułmanie, a wszyscy muzułmanie malezyjscy mają prawny zakaz apostazji z islamu, ridda. W Algierii w przypadku małżeństw pomiędzy algierską kobietą a obcym niemuzułmańskim małżonkiem para musi przedstawić dowód nawrócenia się męża na islam. W przypadku cudzoziemek pochodzenia judeo-chrześcijańskiego, które poślubiają muzułmanina z Algierii, konwersja nie jest wymagana. Jednak potrzebne jest zaświadczenie, na przykład odpis aktu chrztu w przypadku chrześcijanki. W przypadku poślubienia Europejki przez Algierczyka nie może on poślubić kolejnych żon, nawet jeśli ta pierwsza jest muzułmanką. Praktycznie w każdym państwie są inne prawa. Generalnie nadal małżeństwa międzywyznaniowe są wciąż rzadkością w świecie muzułmańskim. Wśród muzułmańskich rodziców z dorosłymi dziećmi, którzy rozważają małżeństwo poza wyznaniem, obawia się, że ich syn lub córka mogą porzucić swoją wiarę. Ich wnuki mogą nie być wychowywane jako muzułmanie i mogą dorastać bez żadnej religii. Niektórzy obawiają się również reperkusji w odniesieniu do społecznego postrzegania ich rodziny przez innych członków społeczności muzułmańskiej.